No hej, z tej strony Cyfery i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie o rzeczach, które dawniej były na modyfikacjach, a obecnie możemy już znaleźć w samej grze Minecraft. Także, bez względnego przedłużania, oczywiście przypominam wam o zostawieniu łapy. Jeśli taki format wam się spodoba i taki rodzaj materiału, oczywiście możecie podawać mi inne przykłady rzeczy, które dawniej były na modyfikacjach, a obecnie zostały zaimplementowane do gry, a być może nagram drugi odcinek. Także, bez względnego przedłużania, zaczynajmy. Okej, jedną z rzeczy, a może bardziej ze stworzeń, które zostały w 100% przeniesione z modyfikacji z lekką zmianą mechaniki, są konie. Ponieważ konie wcześniej występowały na modyfikacji Mo Creatures i przed zmianą tekstur na wersji 1.14 tak naprawdę wyglądały 1:1 identycznie. No przynajmniej koń zombie i koń szkielet wyglądały identycznie, a zwykły koń troszeczkę różnił się modelem z tego co pamiętam. No i oczywiście tak jak powiedziałem, mechaniki tych koni, a koni z Mo Creatures znacznie się między sobą różnią, bo troszeczkę inaczej się je dosiadało, troszeczkę inaczej je się hodowało. No i kolejną z różnic jest na pewno to, że koń zombie nie występuje naturalnie w grze, nie możemy go w żaden sposób zdobyć, a na Mo Creatures bez problemu można było go spotkać, aczkolwiek był mobem agresywnym i palił się w dzień. A koń szkielet, z tego co pamiętam, tak samo działał. Z tego, że konia szkieleta w normalnym Minecraftie jesteśmy w stanie pozyskać z jeźdźców apokalipsy, bodajże ten mob się nazywa w tej chwili. Wiecie, kiedy walnie piorun i zrespi się szkielet na koniu. Jednakże, różnicą, która różni na pewno konie tutaj w Minecraftie od tych koni z Mo Creatures są osły, których z tego co pamiętam nie przypominam sobie. Jeśli się mylę, możecie mnie poprawić. Czy ja nie mogę zrespić żadnego osła, naprawdę? Czekajcie, mamy tutaj jajko spawnujące osobno. Nie, to jest muł, przepraszam, to jest mieszanka konia i osła. Także muły są na pewno innowacją. Ale nie mogę zrespić żadnego, kurczę, osła. Czy osioł by się chciał zrespić jaki, żebym tu wam zaprezentował? Ośle. Okej, wiecie co? Ja sobie chyba odpuszczę respienie tego osła. Nie ma to chyba sensu, bo jak widzę, nie chce mi się żaden pojawić. Z mułów też mi się nic raczej ten. Wait a second, przecież dodali jajko osła i to całkiem niedawno. Także o, takiego osła sobie mamy w Minecrafcie. No i osioł może nosić oczywiście skrzynię. Tak samo jak zresztą muł, z czego muł się nie może rozmnażać, a osioł i koń może się rozmnażać. Okej, po zmienieniu troszeczkę otoczenia i przeniesieniu się może bliżej w jakiejś fajnej wioski, przy okazji, przy której jest naprawdę piękny statek i kolejna rzecz, do której przejdziemy, pragnę zaprezentować wam kuszę. Kuszę i tarczę w sumie, bo to są dwie rzeczy, które zostały zaimplementowane chyba z tej samej modyfikacji, jeśli dobrze pamiętam. Tak samo zresztą druga ręka w Minecraftie została chyba z tej samej modyfikacji. Jeśli pamiętam, to jest chyba Weapons Mod, jeśli dobrze kojarzę. Aczkolwiek zmiana w kuszy jest troszeczkę zauważalna, ponieważ kusza na tamtej modyfikacji, moi drodzy, działała w sumie bardziej jak zwykły łuk. Miała przy tym chyba tylko troszeczkę większe obrażenia. No, obecna kusza pozwala na to, że możemy ją naciągnąć. Równie dobrze możemy mieć tych kusz kilka w ekwipunku i po prostu wystrzeliwać jedną za drugą. Co wydaje mi się, że jest trochę OP, jeśli dobrze by je zaenchantować. No i tak sobie działa kusza. A co do tarczy, chyba każdy wie jak tarcza w Minecrafcie działa, prawda? Zasłaniamy się od obrażeń. Tu w sumie jakiejś wielkiej różnicy nie ma. Okej, kolejną rzeczą występującą na modyfikacji Mo Creatures, tak samo jak konie, były żółwie, czyli w sumie stworzenia wodno-lądowe. Z tym, że no nie do końca bym powiedział, że jest to może przeniesione z modyfikacji, ponieważ żółwie te, w przeciwieństwie do koni, różnią się to znacznie. Począwszy od mechanik, kończąc na samym wyglądzie tak naprawdę i dropach, jakie możemy z nich dostać. I no nie powiemy, że na modyfikacjach wcześniej była jakaś ta czapka z łusek żółwia. No raczej nie kojarzę żadnej modyfikacji, co by takie coś dodawała. Więc tak tylko pragnę wspomnieć o żółwiach, że wcześniej występowały na modach, a teraz są normalnie zaimplementowane w grze. I w dzisiejszym odcinku mamy już ostatnią rzecz, a właściwie stworzenie. No i rzeczy do tego stworzenia, czyli pszczoły. Jest to mobek, który tak samo jak poprzednie występował w sumie wcześniej na modyfikacjach, z tym, że nie kojarzę modyfikacji, która łączyłaby jednocześnie mechaniki pszczoły, które mamy w tym momencie w Minecrafcie, razem z modelem stworzenia pszczoły, które oczywiście w Minecrafcie mamy. Co do samych pszczół, to mogę wspomnieć, że są obecnie na wersji snapshotowej, kiedy nagrywam ten odcinek. Także co do nich pewnie jeszcze wiele rzeczy zostanie dodanych i wiele rzeczy zostanie zmienionych przy samych tych stworzeniach. Aczkolwiek tak jak mówię, sama mechanika ula bardzo przypomina pewną modyfikację. Tak samo jak same modele pszczół, no raczej nie przypominają żadnych modeli pszczół z Mo Creatures czy coś tego. No tego to akurat mówię, też nie kojarzę. Ale pszczoły na pewno wcześniej już motyw uli, możliwości pozyskiwania z nich miodu występował i to na niejednej modyfikacji.
I tak oto, moi drodzy, doszliśmy do końca tego odcinka. Oczywiście, mógłbym tutaj ponaciągać jakieś informacje w stylu, że mamy nowych villagerów, że mamy nowe wyglądy wiosek, jakieś nowe dungeony, ale wydaje mi się, że to byłoby zbyt naciągnięte. Jeśli wiecie jeszcze o czymś, mówię tutaj, mogą wchodzić w to w grę mechaniki, jakieś stworzeń, jakieś mechaniki Minecrafta, jakieś nowe struktury, tekstury czy cokolwiek takiego, to dajcie mi znać w komentarzu. A myślę, że jeśli nazbierałoby się tego odpowiednio dużo, nagralibyśmy kolejny odcinek. Także, jeśli wam się spodobał tego rodzaju materiał, to ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam przynajmniej taką nadzieję, że wam się spodobało. Coś nowego, tak? Także dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!